Dobra, no to cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie na Kwadratowej Masakrze, ze mną jest Multi Gameplay Gimpus. Cześć Multi. Wszystkim. No i chcieliście odcinek z kwadratowej, jako że mój ostatni Skyblock nie wypalił, gdyż uznaliście, że to bezsensowny pomysł, to jest normalny odcinek. Hello, mój Skyblock nie istnieje, a Multi ma odcinek, bo odcinek. Tak, ja mam odcinek, bo na Facebooku większość głosów także też była na to, żeby ja nagrał z masakry, a jako że lubię Mandzia, to z nim sobie nagram. Jej, bazylina YouTube'owego świata. Tak naprawdę to go lubię tylko dlatego, że lajkuję mu materiały wszystkie. Tak, i przypomina mi zupkę chińską. Tylko, no. tylko dlatego. Wifon. Mhm, dokładnie. To tak, ja dzisiaj będę starał się zbudować jakiś port dla łódek, czy coś takiego. Który nikomu się nie przyda. Tak, no, nic nie mówiłem. Cio, ale po prostu chcę. Bo chcę, tak? Okej. No. Więc będę sobie zdobywał drewno, chociaż nie, właściwie już mam. Dobra. No i będziemy sobie gadać. No. Tak, gadać, na przykład gadać. Boże, mój notepad, exe, jest. A, no to gadać, no to przygotowywaliśmy sobie tematy YouTube'owe tak, żeby nie było nudno, gdyż nasze pomysły z serii, co można robić na Kwadratowej Masakrze, ograniczają się do tego, że kurde, co można robić na Kwadratowej Masakrze? No bo nie wiem, wy to macie jakoś, jak oglądacie masakrę, to myślicie, ale fajny odcinek, długo pewnie nad nim pracowali, ale mi się podoba, a my mamy tak. Co można robić na tej Kwadratowej Masakrze? Oni chcą zobaczyć odcinek! No, dokładnie, to jest takie... Zawsze tak jest, nikt... Chyba tylko SKKF wie, co robić, ponieważ on... kogo jeszcze nie pokazałem? Pana Roxa? Roxu, chodź, nagrywamy odcinek i ludzie są zadowoleni. No, ale powiem ci, że... Chociaż ja z Roxem też tak zrobiłem i ludzie też byli zadowoleni. Ale wiesz, co ci powiem? Tak trochę trudno wymyślić ten... Coś, żeby się tak podobało, nie? Tak w sumie... Kurczę, tak teraz wykminię. Tak ogólnie na YouTubie, czy tak ogólnie na Kwadratowej? Na Kwadratowej. Na Kwadratowej załóżmy od tego, zacznijmy od tego, że ten serwer to jest jakieś złote jajeczko, które każdy kocha z widzów, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo jak, a skoro każdy kocha go z widzów, to nieważne co jest, to i tak im się spodoba, a skoro im się wszystko spodoba, to będziemy narzekać, że że nie wiadomo co robić. No. I to jest takie ciekawe, zaraz Bloa może weźmiemy tutaj. No właśnie, tylko musimy... Zasłuń do Bloa. Czekaj, ja się spytam go. Blow, nagrywamy, chcesz tak. dołączyć? Nienawidzę was, nie! I jak widzimy, buduję świetny port, który będzie wyglądał jak gówno, czyli jak wszystkie moje budowle. Ale musicie mi napisać w komentarzu, że jest ładne, ponieważ ja tak chcę. Ponieważ musicie je dowartościować. Tylko dobre uargumentowanie, zawsze spoko. Tylko usunę w końcu smart move minuta i sobie wyszedł. No. Dobra, jest z konferencji, to się ogarnie jakoś. Cześć, cześć Blow. Cześć, nie obrażaj mnie. No przepraszam, już nie będę. W konferencji, to się ogarnie. Tak, i właśnie to jest Blow, cześć Blow. Cześć Blow, jego kanał to youtube.com/minecraftblow. Tak, jakbyście nie wiedzieli. Subskrybujcie! Subskrybujcie, Blow niedawno wbił swoje pierwsze 10 widzów, zatem gratulacje dla Blowa. A na ten, wiecie o tym, że mówił mi, że, no bo w końcu to jest mój kuzyn, prawda? Znaczy brat cioteczny, no, czyli kuzyn. To mówił mi, że na 150 tysięcy widzów pokaże dupę. Więc subskrybujcie. Blow dzisiaj plus 15 tysięcy widzów. Nie wiem, PewDiePie. Nie mówię, ale okej. Byłeś, no nie pamiętasz, w kuchni jak robiliśmy sobie śniadanie. Ja nie mogę. Ludzie, ja po prostu go nie rozumiem, nie? On ma jakieś rozdwojenie jaźni. Nie no, lepsze rozdwojenie jaźni to jest u Blowa, że do mnie zadzwonił raz i powiedział ZW i już się nie pojawił. Dobra, to była taka sytuacja, że tata mi wbił do pokoju. Jasne. I chcę odebrać, akurat ja napisałem ZW. I wróciłem po 3 minutach, a ty powiedziesz, że mnie nie było jeszcze wtedy. To Blow najlepiej robi, jak na przykład rozmawiamy i on mówi ZW i na przykład wraca na drugi dzień i mówi JJ. O kurde. Nie, to oznacza, że ja albo będę musiał gdzieś uciec, albo zaraz się wylogować. A ty masz z tym magistrem, o bo chce mnie zabić za to, że mój exp jest w spawnerze, bo jego boli. Wszystko będzie na filmie, wszystko będzie na filmie. Teraz SKKF podobno zrobił spawn ten jakiś... Protection?
No ten, jakiś grinder czy coś tam w nocy. No dobra, wiem, to ja tam nie będę XP już tam na... Oj Boże, jak ja dawno nie robiłem w ogóle czegoś kreatywnego w Minecraft. Magister, jak chcesz mnie ubić, to czekaj, napiszę mu tylko, że ja nurkuję, więc... To po nagraniu napiszę. Właśnie. To później niech nie sobie mnie ubija, a nie teraz. What the fuck, co to jest? Czemu ten klocek się taki zrobił, gówno? Blow, mam pytanie, no, masz... ulubione słowo Multiego, użył go jeszcze raz, gratuluję. Nieważne, już nic. Jezus, ja za wysoko. Sorry. Nie udawaj, Blow, proszę ciebie, pingwina, który... Mówisz coś do pingwina 5 minut później? Ja tak nie robię. Nie! W ogóle. No nie. Okay, tylko czasami u ciebie jest coś takiego, że do siebie się mówi i ty nagle mówisz po 6 minut później, okej, już jestem. To jest bardziej często. Dobra, skończ to. Dobrze. A co sądzicie o czymś takim, że ludzie sobie wręcz, że tak powiem, skaczą, gdyż lubią podczas tych wszystkich YouTube'owych wojenek, że zależy kto pierwszy nagra filmik, do tego, na tego stronę się rzucą. Blow wyszedł z serwera! O mój Boże! Teksturbaka muszę coś zmienić. Sub. Spokojnie. A, dobra, wrócił. To możecie subować z Spawnem ponownie, już możemy mu wybaczyć. No, jeśli chodzi o przechodzenie widzów, to dla mnie to jest trochę śmieszne, bo wystarczy jeden błąd i po prostu... Niedopowiedzenie /błąd. Widzowie, którzy po prostu kiedyś byli wiernymi, potrafią zamienić po prostu ciebie w jakąś szmatę. A ja kocham jedną osobę, nie no, kilka osób jest takich. Pierwsza Blow. Literka Dzięki. To jest B w niku i on pisze wszystkim komentarze pod tytułem: masz zajebiste filmy, też chcę, żeby takie były. A. On chce na 20 kont innych, łapkuje sobie te komentarze i w ten sposób się reklamuje. I nie chodzi o Brema, bo zaraz się ktoś tutaj zaczną pisać. Nie, ta osoba w ogóle nie ma powyżej. No właśnie. Tak. No, ale to jest takie wkurzające, bo ta osoba kiedyś strasznie fałszywa wobec nas. Nie wiem, czy wobec ciebie też. No ja pamiętam. O, to jest wspólna osoba? Słucham? To jest wspólna osoba? Nie rozumiem. No. Że obydwoje ją znacie. No tak, przecież on był kiedyś... On kiedyś kanał miał znany. Taki dosyć taki nawet... Rozwinięty. No, taki czy to jest ten człowieczek śmieszny od modów, co tam kiedyś umarł? Tak. Chyba mówimy o tej samej osobie. No. I on wrócił? Bo był taki człowiek... Kiedyś był na YouTubie taki człowiek. Na M miał nick. Ja nie pamiętam, na co on miał nick, ale pamiętam, że on zaczął kręcić mody i na tamte czasy on wystrzelił w ciągu chyba miesiąca. A nie, to nie on, chyba chodzi 3000 o tego, jakiś tam coś tam main. Oni się reklamowali, robili konkursy po prostu i... No, pamiętam. No dobra, ale dzisiaj nadal to działa, że subskrybuj mój kanał i te. Tylko tutaj, wiesz, tylko że tutaj to już troszeczkę inaczej to działa, ponieważ ludzie albo odsubskrybowują, chyba że zainteresują się materiałem. Nie, mi z konkursu chyba przyszło 500 widzów i odsubskrybowało chyba tylko 15, coś w tym stylu. Po tym konkursie od razu. Aha. Zatem ogólnie spoko. Nie no, to spoko masz, ale powiem ci, że szczerze, że on ponawia to tą samą formę reklamowania swojego kanału, tylko że w bardziej sposób taki, żeby go nie wykryli po prostu, że on się reklamuje. Bo jak on pisze komentarze, że no wiecie, chciałbym mieć takie filmy jak wy, to każdy sprawdza jego kanał, tak? Jakie on ma te filmy, że on tak narzeka. I to działa właśnie w taki sposób, że ci ludzie wchodzą na ten kanał, subskrybują nawet czasami z litości, no i przez to zdobywa sobie widzów, tak? Tylko, że ta aktywność tych widzów to można porównać sobie do, nie wiem, wielkości ameby, jeśli chodzi o... Można porównać to do aktywności twoich widzów na twoim niesamowitym koncie Minecraft ich slep, że ludzie subnęli i wszyscy spinają, że o mój Boże, on ma 800 widzów, na pewno teraz będzie zarabiał miliony. Co z tego, że nikt już nie będzie oglądał jego filmów, chyba że wszyscy mu zlajkują znowu. Kogo? Bo Multi sobie zrobił takie trololo konto Minecraft X Chleb, gdzie wrzucił niesamowite intro, gdzie pulsuje sobie chleb z muzyką i wiesz, jest super. Ale wiesz, co najlepsze jest to, że tam się ludzie tak spinają, stary, na przykład... Niesamowicie. Czekajcie.
o ten, bo ci sławniejsi, to oni promują jakieś tylko gówno na YouTubie. Dobra, weź idź, nie mam mnie polecanych. Dobra, Multi, nie odzywaj się do mnie, nie mam mnie polecanych. Co? Dobra. Bo cię wypadło na live, mogę cię później dodać. Tylko proszę, nie unsubuj mnie. Żal, unsub. O. I tak lekka, ma konkurencję, bo jest Minecraft i X-szynka. A no, to, że oni się polecają nawzajem, oni razem będą kręcić filmy. Na przykład robić poradnik, jak zrobić kanapkę. Teraz czekamy tylko na Minecraft XR i będzie super. Jest ser z KKF. I na przykład piszą, że ten, że ser z KKF to jest w innym wymiarze SKKF jest serem. Ale kto to jest dom? W ogóle to jest wełny, bo ja tego zbytnio nie ogarnąłem. To jest mój dom. To jest jego. Vivon. Masz może węgiel? Tak. Dałbyś mi trochę? Tak. Musiał oświetlić mój piękny port. Port Caverton! Nawiązanie do mojego filmu. Jej. Czekaj. O, ja jeszcze uwielbiam ludzi, którzy... Czekaj, masz tutaj półstaka. Łap. Którzy piszą do mnie coś, że ja ich w ogóle nie znam, że wypromuj mnie, ponieważ wypromowano ciebie, bo przecież to ja napisałem do Bloa, jak Bloa nie znałem. Napisałem do Bloa, Bloa wypromuj mnie, Bloa napisał okej. Okay. Co nie Bloa? Tak to wyglądało. Nie. Jak to nie? Jak tak? Nie. No ci ludzie tak uważają. Nie, ja Mandzia w ogóle nie znam, on tylko napisał, a ja powiedziałem, dobra Mandzio, wypromuję cię. Dobra Mandzio, dam ci moją połowę wypłaty i cię wypromuję. Dokładnie tak. Będziesz sławny. Yeah. A tak z ciekawości, kto to nagrywa? Mandzio i Multi, czy Multi, czy... Mandzio i Multi. Mandzio i Multi. Czyli lajkniesz mi materiał, tak? I mi też. To teraz nie. Mam rozkminę komu. Nie no, Multi jest popularny, ja nie. Ej. No, widzisz? Ej, bo nie będzie rodzinnego grania. Ja chcę rodzinne granie. W ogóle widzieliście te fajki filmu Jesteś Bogiem, czegoś tak? Tak, myślę, koleś ich strollował. No, milion wyświetleń miał, ja nie mogę. Masakra. Ale ludzie też są tacy trochę szten, nie? Że tacy wielcy fani, ale autorom to, znaczy, no wiesz, autorom i pracy to nie chcą dać, nie? Wiesz, kasy. Żeby miążków! Nazywajmy rzeczy po imieniu. Miąższ. Dobra, ale nie, powiem wam... Czy macie wam, czarny barwnik? Powiem wam, że to będzie najlepszy port, bo jest jedyny. Seems legit. Znacznik dobrego portu. Jedyny. No tak. Nie chcę mi się tutaj dalej tego... O, pięknie, po prostu pale. No i nie, po prostu detale tego portu będą tak świetne, że każdy... Skoczyła mi się wełna. Mamy jakąkolwiek wełnę, czy to tyle z mojego budowania, mojego pięknego domu? Tyle. Pam, pam, świetne. Pararam, pam, pararam, pam, pararam. Zrób coś, co? Właśnie. Ja cały czas zrób sztuczkę. I w ogóle, co wy mówicie? Czy wypowiedz na temat jakiś. Ale jaki? Właśnie. Dawaj temat, no. Jakiś walnie. No, dawaj. Wejdę sobie na stronę. Google. Na stronę Google i... Jaki temat? Jak uleczyć ciążę poza maciszą w kolanie? Proszę bardzo, temat macie, dyskutujcie. Boniek, nie będę pobierał pensji z PZPN. Widzisz? Co? Że co? Boniek, nie będę pobierał pensji z PZPN. Widzisz, jaki człowiek? On pracuje po prostu z pasji, a nie dla kasy. Ja proponuję, żeby Blo zrobił filmik, nie będę pobierał pensji z YouTube'a. Dlaczego? To jest za łapka w górę. To jest za łapka w górę. Tak samo. Ej, ja dopiero za 2 miesiące dostanę z CGN-u. A jako, że Alien mówił, no, miałem tyle i tyle wyświetleń. Ciekawe, ile dostanę. $50. Jakim cudem? Steam dla Linuxa już w przyszłym miesiącu, jest! Będę mógł... Dobrze, że wszyscy używamy Linuxa. No. To jest tak dobra wiadomość, że normalnie się zesram zaraz ze szczęścia. Ursus stworzył napój energetyczny dla? Dla? Rolników! Dokładnie. Jest! Dla kogo? No dla rolników, jeszcze tutaj mogę wam linka, jak nie dowierzacie, wrzucić. A czym się różni napój energetyczny dla rolników? Na rynku pojawił się nowy konkurent dla Tigera, Blacka czy Red Bulla. Tyle, że bardziej swojski. Ursus Energetic przede wszystkim poprawić wizerunek samej marki traktorów Ursus i towarzyszyć rolnikom w trakcie i po pracy.
Zajebiście. Piłbym. Piłbym, gdybym miał traktor. Gdybym był rolnikiem. Jestem rolnikiem i piję Ursusę. Tak. Ach, połączenie dwóch gibusowych memów, ja. Yeah. Tak. I mnie. A co się dzieje na Quake'u? O, tak, newsy z Quake'a. Oczywiście to drugi Quake dotyczy jesteś Bogiem. I rozwyzdrzonych true fanów, którzy jadą innych, że są ten, że są sezonowcami, chociaż też ich jadę, bo dla mnie fan sezonowy to jest gówno. Gówno. Słuchaj, właśnie. O, kolejny temat, proszę państwa. Multiego materiały nabierają wartość merytoryczną, no, yeah. O kurde, w końcu to nie sam Minecraft, co nie? Co nie, panowie? Ten. Co ja chciałem? Tak. I ten, no. No tak, właśnie. O, dzięki, Multi. Koniec. Dzięki. Koniec inteligentnej wypowiedzi Multiego. Nie no, ale poważnie teraz. Bo był teraz ten film, prawda? Z tej paktofoniki, tak? I większość, tak mnie to po prostu wkurza, jak idziesz sobie z tym bazą, słuchaj, idzie jakiś taki, wiesz, 13-letni dres i oczywiście ma podpięty pod komórkę głośnik z Nokii, nie? Taki głośnik kupiony w sklepie, taki co tak harczy, że po prostu srać się chce, idzie przez ten korytarz i jesteś Bogiem, uświadom to sobie i tylko kurde... No uświadom to sobie, Multi. Jedną nutę zna tylko, rozumiesz? Jedną i zaczął słuchać paktofoniki, jak wydali film i książkę, po prostu... Ja nie wiem, czy można być bardziej żałosnym człowiekiem bez honoru, czy... Ach... No ja nie wiem, jak dla mnie Magik to dobra konkurencja dla Małysza. Tylko, że Małysz już nie skacze. Boż. Chamski jesteś. Przepraszam, uwaga, czarny teraz, humor. Teraz dla was wyzwanie, widzowie. Mandzio powiedział mi, że jak będzie 5000 lajków pod jego filmem, to wtedy przychodzi do szkoły w spódniczce, więc lajkujcie. It before 5000 lajków. Jak będzie na filmie Multiego 10000 łapek, to Mandzio i Blue pokażą swoje klocki. Chodź, Multi, chodź, teraz ci pokażę mojego klocka, patrz. Odwróć się, patrz, klocek, mój klocek. Co no, nie chcę patrzeć. Multi nie dowierza. Okej? Okay? Nie, niestety. U mnie nigdy nie jest okej. Okay. Właśnie, to jest Multi. Welcome to the Multi. Jezus, ten port będzie taki piękny. Bo jedyny. Zobacz, jak to wygląda. dobre blow. Dobre, szkoda, że powrócił tekst. Żal mi, bo... Zgapiłeś tekst, ja już to pierwszy powiedziałem. Przed tobą. Jasne. Dobrze, tutaj damy sobie... Minecraft Blow left the game! Minecraft Blow, proszę powrócić do rozgrywki. Nie, dziękuję. Nie wiem, czy... Ale to nie była propozycja, to był rozkaz. Albo unsub. Kiedy to wrzucacie? Dzisiaj na 15. Więc jutro, dziewczyny, jest Dzień Chłopaka. Pozdrawiam, czyli 30. No, pozdrawiam. Ja już dostałem od dziewczyn prezenty. Dostałem. No, nie, no na bogato tam macie. No co, słuchawki. I przydadzą mi się. Pewnie Monster Beatsy, to, nie? No, Dr. Dre. Dokładnie. No, słuchawki za 1000 zł. Kto mnie wali? Dziwnie to zabrzało. No troszkę. Sam się walisz. Przestań bić samego siebie, Multi. No. Nie wiem, czy skrzynka o nazwie wspólne łódki na kwadratowej masakrze wypali, bo każdy będzie pewnie ją okradał, ale powiedzmy, że wypali. Powiedzmy, że te serwery, na tym serwerze grają sami ogarnięci ludzie. Dlatego potrzebujemy moderatora. Tak, dokładnie. Bo... Furaja. Nie, po prostu nie, po prostu to jest za dużo graczy gra, nie? I trzeba moderatora. To dlatego. To nie dlatego, że tutaj gracze niektórzy się zachowują jak 15-letnie... Dobra, przesadziłem. Odezwał się Mandzio. 12-letnie dzieci, o, proszę.
obrazy. Bez obrazy dla 12-letnich dzieci. Blow mogę też z hita z mojego supermiecza. Nie. Raziłeś mnie jako powiedziałeś, że... Nie ma serduszek. Dobra, no dobrze, poprawiłem się. Dawaj. Nie wybaczę ci tego, wiesz o tym. Trzy serduszka mi zostały, skarby. A, 7 zabrało? To spoko. No, tak jakoś. W ogóle fajny texture pack znalazłem. No właśnie nagram. Kłamiesz. Czekajcie, czy już magister naprawił swój portal? Nie naprawił go, ale naprawił ktoś inny swój portal. Ej, mam... Mam wiaderko z wodą? Nie mam. To idę po wiaderko z wodą. Mister C. Mister C, powiedz... Siema do YouTube'a! A on tak powie i nie napisze. On powie siema, a my nie usłyszymy, bo przecież nie ma go... No w ogóle wyjaśnijcie mi wiadomość tutaj na kwadratowej masakrze od Mistera C. Napisał mi tutaj coś. Cycki są super. No to cycki są super, okej, okay, ja się zgadzam. Ale co, nie zgadzasz się? No, ale no tak z dupy mi to napisał. No, z dupy nie z dupy, ale się zgadzasz. Okej. Okay. Wiesz, ja wam wszystkim zepsuję teraz ten... takie jaranie się dziewczynami i dupami. Jak znajdziesz jakąś nie, fajną multi, dupę, nie. która ma fajną dupę, to pomyśl sobie, że ta dupa też sra codziennie wieczorem. O czym my rozmawiamy teraz? Multi, dlaczego ty cały czas nawiązujesz do albo do gówna, albo do srania? Multi, dorośli gibusie! Ja jestem bardzo... ja mogę być poważny, ale gdybym nie był poważny, to mój kanał straciłby sens. Taka prawda, poważnie. A! Elo, elo, testuję cienie. Elo, elo, 3, 2, 0. Brawo, pięknie. Pięknie, multi, jesteśmy wszyscy z ciebie dumni. No to co? Kiedy kolejna spinka o Minecraft X sklep? Nie wiem. Ja bym się obraził, ja bym był widzem. Ja bym się obraził, że można takie rzeczy robić. Brofist. Oryginalność! Oryginalność! Schodki się mi popsuły. Te schodki są na odwrót. No właśnie mi też się popsuł. O, tu, co ty tutaj robisz? O, Stram, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Multi, ogarnij się z tym! Ja, Stram! To jest jakaś choroba? Multi, weź. Multi ma jakąś chorobę. Ja się obawiam, że niestety nie da się go ocalić. Trzeba go zabić. Wiesz, kiedyś wsparcie, jak dziecko było chore czy jakieś słabe, to się je zabijało. I myślę, że trzeba zrobić to samo z Multi. Na całe miasto. Multi, ogarnij się. Tutaj strasz. Multi, zaraz cię zabiję. Nie, dobra. Co ty tutaj strachasz? Przepraszam! Prze! Stop, tak. Ile serduszek? Kurde! Mandzio! What you're doing? Mandzio, stach! Mandzio! Stach! Stach! Chodźcie na spawna, robimy grupowe zdjęcie z Mister C. Nie. No, blow wyszedł! Przepraszam, nie, no nie mamy jeszcze. Yes, te schody są takie piękne! Chodź, Blow, zrobimy grupowe zdjęcie. Nie, stracę tutaj na tym serwerze, bo cały no czas no to dam biegam. Ci, Boże, dam ci chleb, moje zajęcie na masakrze, bieganie, kurczę, po spawnie. Wpadłem do ściany. Jakie kurwa, wpaść do znaczy ściany? Ten. No, ależ... no, ogarnij się. Gimbusie. Nie lubię, nie. Każdy ciebie jak kocha. Myślicie, jakbym wziął sobie pszenicę od magistra, to by się wkurzył? Ohoho! Dobra, ten. Mister C! Jaj! Cześć! Może zdejmijcie tego, armory, kotki. No, dobra. Dziękuję. Czemu pokazujesz mu dupę? Właśnie, niewychowany jesteś. No, robi nam to zjedzenie, czy co? On się gapi na razie. Ej, to jest ciasteczkowy potwór! Ciasteczko! Piedyk, gdzie? Dobrze, muszę być dalej. Ała! To nie ja. Pewnie wrzuć sobie na prywatny profil na Facebooku. Jest na 25 FPS-ów z tym, z... no jak shaderami. Z shaderami, ja mam 25 bez shaderów. Gratuluję, multi. Przepraszam. Założę zbroję może. Jeszcze nie uzbierałem tyle z partera, żeby sobie kupić nowy komputer. Dzisiaj się chwaliłeś! To się chwaliłem. Czym?
Czemu wy ciągle o pieniążkach gadacie? Bo tak, bo to jest temat tabu na YouTubie, więc trzeba go poruszać. Nie ogarniasz tej logiki? Nie. Poza tym, czemu mamy się kryć z tym LOL? Nie chodzi, że kryć, nie, ale cały czas pieniążki. No bo no, ludzie temat tabu. Pieniążki. Zarabiamy pieniążki, no i ludzka. Pieniążki. Więcej mów. Oni tam zarabiają. Więcej mów i narzekaj, że mówią. Logika Blowa. No. No nie. Blow, ty chciałeś zboże od Magistra, a masz tutaj zboże. Dlaczego nie weźmiesz zboża stąd? Się boję Igora. No Igor to mój kolega, więc sorry. To ja zabieram i ci dam. Nie, bo to jest zboże Igora, a ja od Igora... Czyli nie przejmiesz? Ma ktoś niepotrzebnego dirta, czy coś takiego? Ja mam niepotrzebnego Blowa, chcesz? No, ej Blow, chodź tu. Jesteś niepotrzebny, chodź tu. Będziesz jako klocek. Blow będzie miał za zadanie tak stać cały czas. Dobra, wychodzę, tak. No wracaj. Blow, wracaj. Blow. Mister, masz może dirta? No. Ej, no come on, wracaj, proszę. Po co ci dirt? No bo potrzebuję ten, tutaj stawiać te schody. To masz kobel. O, dzięki. O mój Boże, patrzcie jaka masakra, jest miła. Masakra jest miła? This is Sparta! Nie! Multi gratuluje ci 85 857 widzów. Dziękuję. A mnie to nie kochasz, tak? A tobie tak? Gratuluję, Mandzio, 29 707 widzów. Dziękuję, dobijemy do 30 tysięcy widzów, jak tak to łapka w górę. A Remkowi gratuluję prawie 40 tysięcy widzów. Nie ma dziękuję. Wow. Nie ma dziękuję, patrz jaki niewdzięczny. No. Pamiętam Mandzio, jak się mogłeś cieszyć to przez 1-2 dni, że masz więcej widzów od tego, od Remka. No, ale sorry Remek ma zbyt zajebiste materiały. Dobra, słuchajcie, kurczę, robimy to 26 minut. Chodźcie, pożegnamy się. Nie skończyłem. Dobra. Ja muszę obejrzeć T-Volta, bo wrzucił filmik. Ale czekaj, pożegnajmy się ładnie. Dobra, więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Ja również się żegnam, jeżeli wam się podoba materiał, zachęcam do pozostawienia kciuka do góry. Coś multi od ciebie? Pozdrawiam serdecznie. Kciuka w górę, masz rację. Subskrybujcie, może jeszcze dzisiaj będzie rodzinne granie. Rodzinne granie wam się spodobało, Blo, musisz mi zlajkować, bo... Każdy zlajkuje, bo każdy kocha rodzinne granie. Mhm. Rodzinne granie, najoryginalniejszy materiał na polskim YouTube. Dobrze. No to jest jeden z najoryginalniejszych. Więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!